Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam serdecznie Państwa i zapraszam na kolejny odcinek K3, postświąteczny. Poprzedni był jubileuszowy, 150. A teraz będzie taki codzienny odcinek. Codzienny, bo będziemy rozmawiali o myciu mózgu, tak, mózgu. O myciu mózgu, od czego? Od ekranów. Naprawdę. Czyli będziemy rozmawiali o tak zwanej higienie cyfrowej. Ale żeby to nie było aż takie przyziemne i higieniczne, i żeby wprowadzić elementy thrillera, a może nawet westernu, no to powiem Państwu, że będziemy także rozmawiali o mieście bezprawia. Naprawdę. No to zapraszam. Przecież tak, mam włączyć. Tak, guziczek. Bardzo się cieszę. Ja również. Pani Magdalena Bigaj. Ja sobie przed naszym spotkaniem zrobiłem detoks i wziąłem książkę do ręki. Szukam właśnie teraz. Ma pani trochę cierpliwości? Tak, oczywiście. Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie. To jest o pornografii. Dla takich, którzy myślą, święte nie jest nic. Zuchwałe nazywanie rzeczy po imieniu, rozwiązłe analizy, wszeteczne syntezy, pogoń za nagim faktem, dzika i hulaszcza. Lubieżne obmacywanie drażliwych tematów. Cudowne. Wspaniałe. Będziemy obmacywali drażliwe tematy dzisiaj. Dobrze. Na tym wrażliwym tematem jest internet. Tak. Higiena cyfrowa. Bo pani się tym zajmuje. Tak. Pani zrobiła badania razem z panią profesor Wojnarowską. Tak. Wiem, że jest marnie bardzo z myciem mózgu. Mamy na przykład higienę jamy ustnej. Mój synek ma głównie poglądy na temat mycia zębów na przykład. Doszliśmy do wniosku, że właśnie tak zdefiniujemy higienę cyfrową. Higiena cyfrowa to zachowania chroniące zdrowie związane z używaniem urządzeń ekranowych i internetu. Moja historia jest taka, że ja przez kilkanaście lat psułam to, co teraz naprawiam. Czyli trochę jak taki święty Paweł doznałam konwersji. Czyli to jest akt ekspiacji, tak, to, co pani teraz tak. robi. Pracowałam, żeby ludzie spędzali jak najwięcej czasu w internecie. Kiedy przeszłam do branży, tak to nazwijmy, branży edukatorów, badaczy, to nagle zobaczyłam dwie rzeczy. Pierwsze, że mamy jakąś obsesję na punkcie dzieci i młodzieży i zachowujemy się tak, jakby to tylko dzieci i młodzieży dotyczyło, a ja wiedziałam, że ja mam problem i że na pewno nie jestem sama. Przecież widzę dookoła, co się dzieje. A drugie, że wszyscy mówią, to twoja wina, że się uzależniłeś. Twoja wina, że twoje dziecko robi głupoty w internecie. A przecież ja przyszłam ze świata, w którym mamy mnóstwo narzędzi, żeby tę uwagę pozyskiwać, żeby użytkownika uwodzić, żeby on nie chciał wyjść. Pomyślałam, no nie, trzeba przywrócić jakąś równowagę w dyskursie. Bo są nierówne szanse. Tak, bo są nierówne szanse. To jest problem społeczny. Uwalniające, wie pani. To znaczy, że bardzo wiele osób tak myśli. Mhm. Moja wina. Tak. To jest jakoś uwalniające, że część tej odpowiedzialności, tej winy spływa z naszych barków. Tak. Jeśli używamy czegoś na co dzień, to powinniśmy wiedzieć, jak to na nas wpływa. No ale skąd my mamy to wiedzieć? Kto właściwie ma interes w tym, żeby nas tego nauczyć? Politycy, którzy korzystają z tego, że tak łatwo nas tam uwodzić. Gospodarka, która nam dzięki temu skutecznie sprzedaje produkty. No nie za bardzo są intencje, żeby nas edukować, więc my przez te ostatnie 20-30 lat, kiedy internet i smartfony bardzo szybko się rozwijały, żyliśmy sobie w takim przekonaniu, że jest jakiś tam świat wirtualny, ja nie znoszę tego słowa. Pani tak. mówi, że nie ma świata wirtualnego. Nie ma, dlatego że słowo wirtualny oznacza taki nie do końca prawdziwy, a język tworzy rzeczywistość. Przeciwieństwem słowa wirtualny jest słowo realny. Przez to my mamy tendencję do myślenia, że świat określany jako wirtualny jest trochę mniej prawdziwy. To sprawia, że my trochę mniej się nim przejmujemy i patrzymy sobie na ten telefon jak na telewizor. Różnica polega na tym, że jak telewizor jest wyłączony, nie wysyła do nas powiadomień, że właśnie leci nasz ulubiony serial. Poza tym stoi w miejscu, a telefon nie. A telefon jest przy nas. A z drugiej strony jest to taki wytrych dla branży technologicznej, która mówi, no my bardzo chętnie będziemy chronić dzieci w internecie, no ale musicie nam dopisać przepisy prawne. Chwileczkę. Możemy ścigać różne rzeczy na podstawie istniejących przepisów. Konwencja o prawach dziecka obowiązuje od kilkudziesięciu lat. Jakoś wszyscy potrafią się zastosować, a ci wybitni programiści są w jakiś sposób upośledzeni, że nie rozumieją. Żyliśmy w pewnej takiej ułudzie. Byłam przekonana,
byłam przekonana, że na pewno wiele osób ma tę intuicję co ja, że uwielbia to i nienawidzi. Mhm. Cieszy się, że jest w kontakcie z ludźmi, jednocześnie bardzo chciałoby się oderwać, ale tego nie robi, bo czuje strach i lęk. To ma swoją nazwę, FOMO, Fear of Missing Out, strach, że coś nas ominie. Notabene zdefiniowany 50 lat temu. Pani pierwsza tożsamość to jest coś w rodzaju świętego Pawła tak. mediów cyfrowych. Druga tożsamość to jest higienistka. Ktoś, kto nas tak uczy jeszcze dbać nikt o, nie nazwał, ale to jest ciekawe. Tak. Tak jak się myje zęby, to tak samo mózg. Tak. Tak, ale co tak ponuro? Definiując higienę cyfrową, wskazałyśmy 4 obszary. Pierwszy obszar, kontrola i stawianie granic w używaniu urządzeń ekranowych. Beznadziejnie, no bo mamy setki wyjaśnień, dlaczego my właśnie musimy tego telefonu w tej chwili używać. Tylko 1 na 5 osób ogranicza liczbę powiadomień. Tylko 8% nie biegnie natychmiast sprawdzić powiadomienia. Gdybym miała podać jedną zasadę higieny cyfrowej, to ja bym powiedziała, ogranicz liczbę powiadomień. To jest coś, co absolutnie zmienia jakość życia. Mój punkt wyjścia był taki, zresztą w książce Wychowanie przy ekranie też o tym piszę, że to jest jak z cukrem. Dzisiaj wiemy, że na obiad to nie pączek. Przez taką osmozę ze społeczeństwa do nas spłynęła pewna wiedza i mamy jakiś punkt odniesienia. Podobnie jest z higieną cyfrową. Problem przede wszystkim polega na tym, że my nie rozumiemy, że urządzenia ekranowe, tak jak smartfon czy korzystanie z internetu, bardzo silnie pobudza nasz mózg. I kiedy układ nagrody zauważa jakąś przyjemną czynność, reaguje na nią wyrzutem dopaminy. Badania pokazały, że kiedy słyszymy dźwięk powiadomienia, wyrzut dopaminy jest silniejszy niż kiedy je sprawdzamy, co oznacza, że 4/5 dorosłych, nieograniczających liczby powiadomień, kilkadziesiąt do kilkuset razy dziennie doświadcza bardzo silnych wyrzutów dopaminy i motywacji sięgnięcia po telefon, czyli jak wygląda nasze życie, ale jak dobrze, bardzo jesteśmy zdekoncentrowani. Nie rozumiem, zdekoncentrowani, ale nam jest przyjemnie, no to może o to chodzi. Co? No tak, tylko że nasz mózg nie jest wyposażony w barometr podejmowania decyzji moralnych. Układ nagrody będzie chciał mieć tej przyjemności jak najwięcej i będzie zachodziło coś, co nazywa się zjawiskiem tolerancji, które łatwo zauważyć przy innych uzależnieniach, na przykład, tak, że na początku potrzebujemy coraz więcej, żeby było nam tak samo dobrze. Dokładnie to samo zjawisko będzie zachodziło w korzystaniu z ekranów, jeśli nie będziemy próbowali zapanować nad tym układem nagrody. Czyli to są dragi. Tak, to działa dokładnie tak jak dragi. Zresztą tuż przed pandemią jeden z niemieckich ośrodków opublikował wyniki badań, które pokazywały, że u osób bardzo silnie przywiązanych, nadużywających internetu miały miejsce ubytki w istocie szarej w mózgu, dokładnie takie jak u narkomanów. Nie możemy powiedzieć o uzależnieniu od telefonów. W klasyfikacji chorób WHO i ICD-11, tak się ta klasyfikacja nazywa, jest tylko jednostka uzależnienia od gier cyfrowych. Mamy do czynienia z zaburzeniem, a nie z uzależnieniem, bo w uzależnieniu trzeba się odciąć od bodźca, a zaburzenie można sobie wyregulować wprowadzeniem higieny cyfrowej do swojego życia, ale... No dobrze, pani dokończy, tak. Ja zadam pytanie. Ale to, że czegoś nie nazwano, to nie znaczy, że my nie mamy problemu. Badania pokazują, że w przypadku czasu ekranowego rządzi nami ten sam układ nagrody, który rządzi uzależnieniami. Dlaczego nikt nam nie pomaga w tej higienie cyfrowej? Ja rozumiem, że ponosimy odpowiedzialność za nasze czyny. Tylko, że środowisko jest tak okropnie zorganizowane, że naprawdę jest to trudno. Pani używa takiego obrazu sieci jako miasta. Sieć to jest miasto. I tak mi się wydaje, że ta sieć to jest właściwie nie tak po prostu miasto, tylko to jest miasteczko bezprawia. Ciemne uliczki, zaułki, tam są dilerzy. Taki był western. Miasteczko bezprawia. Dziki Zachód. Tam nie ma regulacji prawnych. W ogóle w Ameryce wówczas były regulacje prawne, ale na Dzikim Zachodzie jakoś przestawały istnieć. W pewnym sensie tak. To znaczy jest oczywiście mnóstwo regulacji dotyczących gospodarki. No właśnie, i tych tak. regulacji jest mnóstwo. No tak, ale w tym świecie, a nie w tamtym. No, ale znowu. To jest dziedzina gospodarki, która na razie, oczywiście są wyjątki chlubne, w ujęciu ogólnym nie jest społecznie odpowiedzialna. To znaczy my od tego biznesu nie wymagamy społecznej odpowiedzialności, tak jak na przykład wymagamy od fabryk, że nie mogą ścieków spuszczać do rzeki. Tutaj też musimy do tego dojrzeć, że nie może być tak, że gospodarka, a to jest część gospodarki,
wysysa swoich odbiorców i że im też się to nie opłaca, będziemy bardzo silnie odczuwać to, że spadły nam kompetencje poznawcze i nagle staliśmy się zbieraczami informacji. Kto właściwie ma wykonywać zawody, które wymagają umiejętności skupienia, syntezy informacji, podejmowania trafnych decyzji? Naprawdę nie we wszystkim nas ChatGPT będzie w stanie zastąpić. Co więcej, prawdopodobnie tego typu postęp doprowadzi do ogromnej różnicy pomiędzy osobami, które będą w sposób klasyczny pracowały nad rozwojem swojego intelektu, osobami, które będą się wspierały rozwiązaniami. Oni wejdą na poziom mistrzowski. Oczywiście. Tak, jest to dzisiaj miasto bezprawia, chcę to powiedzieć. Tak uważam. A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He laughed and kissed his mom and said, "You're Billy Joe's a man. I can shoot as quick and straight as anybody can. But I wouldn't shoot without a cause, I'd gun nobody down." But she cried again as he rolled away, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." Sang a song as on he rode, his guns hung at his hips. He rode into a cattle town, a smile upon his lips. He stopped and walked into a bar and laid his money down. But his mother's words echoed again, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He drank his first strong liquor then to calm his shaking hand and tried to tell himself at last he had become a man. A dusty cowpoke at his side began to laugh him down and he heard again his mother's words, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." Bill with rage, then Billy Joe reached for his gun to draw. But the stranger drew his gun and fired before he even saw. As Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered round. Wondered at his final words, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." Tak, jest to dzisiaj miasto bezprawia, chcę to powiedzieć. Tak uważam. Nie widziałam żadnych rozwiązań, które polegają na tym, że na przykład algorytm, który orientuje się, że w jego serwisie jest dziecko, a bez problemu algorytm jest w stanie wywnioskować, że ma do czynienia z nieletnim, wyświetla mu na przykład po 2 godzinach informację: "Zauważyliśmy, drogie dziecko, że masz prawdopodobnie 12 lat i spędziłeś już u nas 2 godziny, sugerujemy ci wyjść z internetu." W kwestii higieny cyfrowej jesteśmy na początku tej drogi, ale pewne rzeczy muszą się zadziać, żeby to ucywilizować. Ale właśnie a propos jeszcze cywilizacji, taka historia o sądzie w Ameryce. Tak. Dziewczynka, która bierze udział w tak zwanym challenge'u na TikToku, tak, gdzie się dzieci duszą, tak, po dłużej wytrzyma. Relacjonują duszenie się do utraty przytomności. Prawda? Cudowna zabawa. Nie ma żadnego algorytmu, który przerywa tę zabawę. A przecież może być. A może być. Może być. To jest zbrodnia. I sąd wydaje wyrok, bo rodzice wystosowali pozew. Sąd rozstrzyga na niekorzyść rodziców. To jest wasza sprawa, wasza tak, odpowiedzialność. No jakże tak może być? Sąd oddalił pozew. Nawet nie wziął tego już na wokandę, tylko oddalił pozew, uważając, że to jest rola rodziców. To jest tak, jakbym wypuściła 10-letnią czy 12-letnią córkę, ta dziewczynka tyle miała lat,
i ona kupiła w bramie narkotyki w biały dzień. Tak. I ktoś mi mówi, to jest twoja wina. Oczywiście jest moją winą, że ja ją wypuściłam bez opieki, ale kto do cholery pozwolił sprzedawać narkotyki dealerowi w bramie osiedlowej? Nie może być tak, że dzisiaj mamy internet, który wygląda jak miasto, w którym budowniczowie mogą sobie budować drogi, jak im się żywnie podoba, a to ty musisz uważać, żeby cię samochód nie przejechał. Przestrzeń cyfrowa nie jest żadnym światem wirtualnym. Jest przestrzenią, w której realizujemy swoje życie również. I to też wymaga zrozumienia państwa, że tam musi chronić swoich obywateli. A państwo robi coś takiego? Nic nie, że powiem dobrze, bo mnie to strasznie denerwuje. Tak, tak. TikTok to jest dziadostwo. Dobrze powiedziałem? Tak, to jest taki chiński szajs. Dla mózgu. Naprawdę, to jest chiński szajs dla mózgu. Słuchajcie, krótkie filmiki, które rozleniwiają ile mózg. Ile Polaków ma to w telefonie? 13 milionów. Na co trzecim polskim telefonie jest TikTok? No dobrze, i na przykład prezydent Rzeczypospolitej też ma tam konto. Tak. I różni politycy. Od prawa do lewa politycy mają tam konta, planują kampanie wyborcze w oparciu między innymi o TikToka, podczas gdy coraz więcej krajów zakazuje instalacji TikToka na urządzeniach administracji publicznej. Tak bardzo w tych naszych kompleksach gonimy Zachód, że znowu nie zobaczyliśmy, że Zachód już pobiegł w inną stronę, a my po prostu dalej biegniemy prosto. To jest tak, jakbyś senator stanął w bramie z tym dealerem. Tak. Nie no, to jest po prostu oburzające. To jest oburzające. Ja nie jestem za tym, żeby delegalizować TikToka czy inne tego typu serwisy. Tak samo jak w mediach. Mamy do czynienia z bardzo różnej jakości mediami tradycyjnymi. TikTok jest taką bulwarówką dla mózgu. Prawda jest taka, że bardzo łatwo tam trafić na materiały, na przykład o charakterze wręcz soft porno, jest bardzo dużo seksualizacji, przekazu i to wyświetla się dzieciom. No więc my mamy narzędzia, żeby egzekwować społeczną odpowiedzialność takich firm, na przykład jak TikTok, i musimy zacząć je używać i trzeba o tym po prostu głośno mówić. A czy mogę jeszcze panią nazwać Kasandrą? Co? Bo nazywano panią, mogę to zacytować? Tak, proszę. Covidiańską szmatą? Tak, to było takie poetyckie, tak zabrzmiało, tak poetyckie. Wiktoriańska kurtyzana. Nawet zachowałam sobie ten komentarz. Zachowałam go dlatego, że był tak absurdalny, że to nawet nie odebrałam tego jako hejt. Ale chodzi o Kasandrę. Czy pani przypadkiem nie wygłasza zbyt... W moim wieku to już wypada, w pani nie. Tak. Może za czarno to pani widzi, zbyt czarno. Na przykład... Grałem w gry po 6 godzin dziennie i popatrzcie, nie zaszkodziło. Albo na przykład, jak moje dziecko nie będzie miało tych wszystkich smartfonów i tak dalej, tych aplikacji, no to no świat tak będzie po prostu będzie wyglądał. Będzie wykluczone, to najczęściej słyszę, moje dziecko będzie wykluczone. No właśnie, i co pani na to powie? Nie chciałabym, żeby słuchacze i słuchaczki odnieśli wrażenie na przykład, że ja straszę. Daję nadzieję, że jesteśmy w stanie sobie to poukładać, ale żeby poukładać, no to musimy sobie otwarcie powiedzieć o pewnych rzeczach. Trzeba się opierać na tym, co nam pokazują badania naukowe, a nie na dowodach anegdotycznych. Dorosły, który mi powie, że grał po 6 godzin i mu nic nie jest, przede wszystkim zaczął grać późno. A nawet jeśli był tym szczęściarzem, który w latach 90. miał komputer w domu, to jednak to były zupełnie inne gry niż gry, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, gdzie dziecko grające na przykład w GTA w jednej z edycji tej gier mogło wybrać sobie postać gwałciciela. Można było nawet kupić taki specjalny dodatek, żeby ten gwałt na innej postaci był taki bardziej realistyczny. O, naprawdę? Naprawdę. Zrobiła się afera i z tego się wycofano, ale przez moment było to możliwe. Dzisiaj mamy do czynienia z innymi narzędziami i ja zachęcam do tego, żeby po prostu rozumieć, jak to wpływa na nas i na mózgi naszych dzieci. I dziecko nie będzie wycofane dlatego, że dostanie smartfon w wieku 8 czy 10 lat własny. Intuicyjne interfejsy. To wszystko jest stworzone tak, żebyśmy my z łatwością umieli to obsłużyć i naprawdę zarówno seniorzy, jak i dzieci bardzo szybko potrafią to obsługiwać. Natomiast jest to szalenie uzależniające dla naszego mózgu i dziecko, które wcześniej pozna, że jest to tak łatwe, proste źródło przyjemności, będzie preferowało tę czynność jako pierwsze, co będzie mu przychodziło do głowy, kiedy na przykład będzie się nudziło. To będzie pierwsza myśl. Na przykład na mnie, wie pani, jaki argument zarobił wrażenie wielkie? Ja taki jestem raczej dobrze wychowany i łapię się na tym, bo nie chcę z takiej pozycji wyższościowej tutaj zabierać głosu. Już łapię się na tym, że z kimś rozmawiam i sięgam po telefon. I ja odkładam ten telefon, ale mam ten impuls. Tak. To jest bardzo niegrzeczne po prostu. Tak. Na przykład myślę, że musimy do tego dojrzeć. I to, że jest impuls... Z kimś, kto tak robił i żona się zdenerwowała. Albo wszedł pod tramwaj na przykład. Żarty na bok. Żeby się nie biczować, tylko podejść do tego w ten sposób, że mamy cyfrowe sumienie, które musi dojrzeć. Każdy z nas musi przejść jakąś drogę, żeby zrozumieć na przykład, że lekceważenie kogoś przez patrzenie w telefon jest niegrzeczne. Udzielałam wywiadu przez internet
z opcją wideo, dziennikarz, który ze mną rozmawiał, za każdym razem po zadaniu mi pytania dłubał coś w telefonie. To było dla mnie tak frustrujące, bo ja czułam się, jakbym rozmawiała z awatarem. Jest to po prostu niegrzeczne i dojdziemy do tego, że to jest tak samo, jakbyśmy przyszli dzisiaj do kogoś do domu i ktoś by patrzył w telewizor zamiast na nas. Obyczaje się zmieniają. Kiedyś to było właściwie normalne, że przychodziło się do kogoś i telewizor był włączony. Teraz to już jest obciach, tak się nie robi. Ale jeszcze chciałbym, żeby pani powiedziała o tych najmniejszych dzieciach, bo to jest dopiero straszne, że dzieci się karmi telefonami. Dosłownie. Tak. I mózg dziecka nie jest w stanie oderwać od tego. Po prostu akt przemocy. W pewnym sensie jest to taka tortura. Kiedyś widziałam taki wirusowy filmik. Matka karmiła dziecko, malutkie dziecko, mając przytwierdzone do czoła za pomocą jakiejś gumki smartfon. I to dziecko patrzyło sobie w ten smartfon. To jest po prostu futrowanie dziecka jak indyka na jakiejś fermie. Tylko właśnie, no myślę, że większość rodziców nie ma świadomości, jak bardzo to szkodzi. Nie wie, że ludzki mózg jest w stanie skupić się tylko na jednej czynności w danym momencie. Całą resztę robi na tak zwanym autopilocie. Badania pokazują, że tylko 1% populacji potrafi skoncentrować się na wielu rzeczach i wiem, że teraz słuchacze i słuchaczki myślą, że to o nich. Sądzę, że wątpię. Dziecko jest zahipnotyzowane i nie potrafi oderwać się od tego ekranu, ponieważ ludzki mózg tak został stworzony przez ewolucję, żeby zbierać informacje. Obsesyjnie zbiera informacje i nie potrafi przestać tego robić. Natomiast nie jest w stanie tych informacji przetworzyć, zwłaszcza jak jest jeszcze mózgiem małego dziecka. Dziecko nie polubi jedzenia, bo ono nie zauważa, że je. Kolejna sprawa jeszcze jest taka, że nasz mózg bardzo szybko rozwija się w pierwszych latach naszego życia. I ja to zawsze tłumaczę dzieciom na warsztatach, rysując im takie kropeczki na modelu mózgu, które symbolizują komórki w naszym mózgu. To, jak dobrze radzimy sobie z życiem, polega na tym, żeby między tymi komórkami powstały połączenia neuronalne. Im więcej jest tych połączeń, tym my jesteśmy bystrzejsi. Żeby one się tworzyły, to my musimy robić różne rzeczy. Każda nowa rzecz powoduje nowe połączenie. Dla mózgu używanie smartfona, nawet jeśli tam będzie 50 różnych gier, to jest robienie tej samej rzeczy. Ślizganie się po jednym śladzie. Już nawet powiedzmy, że dziecko jest powyżej tego drugiego roku życia, już może trochę z ekranów korzystać. Jeśli ten ekran dominuje dzień, dziecko nie ma wystarczająco dużo innych doświadczeń. Dziecko, które na ekranie widzi puchatego króliczka, wodę, jajko i kamień, mózg sobie rejestruje, że to w dotyku jest takie samo, że jajko się nie stłucze, jak je ściśniesz, a króliczek nie jest miły w dotyku. Szpicer, świetne książki, niech państwo sięgną, tak, jak uczy się mózg, jedna z nich. Tak. I on mówi o tym, że są okna możliwości, okna rozwojowe i pewne rzeczy możemy się nauczyć wtedy tego. I dzieci nie są w stanie potem nadrobić tego straconego czasu. To jest jak budowanie domu. On daje taki przykład, że brakuje ci pewnych cegieł w fundamentach, to ten dom zawsze będzie słabszy i pewnych rzeczy nie zrozumiesz. Dlatego Azjaci wydają nam się wszyscy do siebie podobni. Nasz mózg w dzieciństwie nie obserwował wystarczająco wielu Azjatów. Tak samo dla nich my jesteśmy bardzo podobni. Mózg jest jak żołądek. Żołądek nie chce dla nas dobrze. Chce dla siebie dobrze. Trawi, po prostu robi to, do czego zaprojektowała go ewolucja. Jeżeli tam wpada pączek, to on z tym pączkiem zrobi co trzeba, a nie co ja bym sobie życzyła z tym pączkiem, prawda? No ale mamy też korę nową w mózgu i ta kora nowa jednak ona potrafi coś zrobić innego, tylko trzeba uruchomić tę korę nową. No trzeba uruchomić, właśnie, ale płat czołowy, w którym umiejscowione jest myślenie, wola, samokontrola, musimy jednak nad tą samokontrolą pracować. Jestem trochę wkurzony. Na przykład Białystok najmuje patostreamera, płaci mu ogromne pieniądze po to, żeby robił promocję tego miasta. Sprawa sprzed kilku lat. W głowie się nie mieści. Tak, sprawa sprzed kilku lat. Podniosły się głosy sprzeciwu, no i miasto się z tego wycofało, zwalając winę na agencję, która rzekomo podsunęła im. A jak to było, to możemy sobie gdybać. To, że tak się dzieje, wynika z tego, że wiele osób i co gorsza, wiele osób, które mają wpływ na życie dużych grup społecznych, żyje w takiej ułudzie, że wartość świata można zmierzyć liczbą lajków, followersów, że dobrym pisarzem jest ten, kto ma wielu obserwujących na Instagramie. Dobrym politykiem jest ten, kogo tweety będą przekazywane dalej. To, że wiele osób wyspecjalizowało się w tym, żeby relacjonować, jak bardzo są zajęci i pięknie pokazywać ich codzienność, to nie oznacza, że nasza praca ma mniej sensu.
tylko dlatego, że nie ma dużych zasięgów, bo twoja praca jest ważna nawet, kiedy nie da się jej zrobić ładnego zdjęcia do internetu. Dlaczego patostreamer, czyli osoba, która produkuje treści pokazujące przemoc, dlaczego miałby nas nie promować, skoro dużo ludzi go ogląda? Tu powinien w więzieniu siedzieć. Oni uprawiają przemoc. Tak, promują przemoc. Albo nawet uprawiają, jeżeli ktoś na przykład kopie swoją matkę sparaliżowaną. Kanał, który relacjonuje życie Krzysztofa Kononowicza w sposób, który jest pozbawiony zupełnie szacunku. Platforma YouTube dała twórcom tego kanału tytuł Twórcy Roku. No więc o czym my mówimy? Właśnie to musimy ucywilizować. Mamy prawo się o to upominać. Ale najpierw jeszcze analogia z tym miastem. Tak. Miasteczko bezprawia. Pani się zgodziła, że to tak jest, tak? Tak. Tak. Mamy film w samo południe na przykład. Mamy całe to miasteczko konformistów. Czy to nie jest tak, że myśmy, rozumiem, żeby nie obciążać rodziców, ale jeżeli jest tak, że dzieci, ja teraz cytuję z pani książki, o patostreamerach mają takie zdanie, że, cytuję, kolega na polskim powiedział, że jego autorytetem jest patostreamer i że patostreamerstwo, jak to tam się nazywa, jaki to rzeczownik, jest w Polsce najbardziej w ogóle rozpowszechnione w Europie. Tak. No to wie pani, to ja nie wierzę własnym oczom, czytając to. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Rzecznik Praw Obywatelskich i Fundacja Orange zrobiły wartościowe badanie. Wyniki skonfrontowali z wiedzą dużych firm technologicznych na temat innych rynków i okazało się, że tylko u nas to jest tak popularne. Chcę jeszcze dopełnić, żeby z tymi rodzicami wyszło, żeby domknąć wątek i poproszę panią o komentarz, ale pani wypowiada się w tym duchu, że... Myśmy ten świat tym dzieciom zrobili, my. Oczywiście. No więc właśnie, to znaczy, że to opowieść o zdeprawowanym miasteczku ma sens. To znaczy, że my jesteśmy, wiele z nas jest zdeprawowanymi mieszkańcami tego tak zwanego wirtualnego świata. Bardzo wojownicze mam nastawienie, kiedy słyszę, że ktoś oskarża dzieci i młodzież o to, że robią takie rzeczy w internecie, bo ja się pytam, kto wymyślił serwisy pornograficzne? Dzisiaj średnia wieku dostępu do pornografii to jest 11 lat. 11-latkowie, czy jednak nasze pokolenie? Kto wymyślił TikToka? 8-letnie dziewczynki, które z tego korzystają, wbrew regulaminom? Trzeba rozmawiać o odpowiedzialności nas, dorosłych. Patostreaming jest popularny, ponieważ stworzyliśmy kulturę, w której znormalizowaliśmy przemoc i seksualizację przekazu. Jeśli ja idę po ulicy z córką i widzę duży billboard reklamujący bieliznę, na którym modelka jest prawie naga, ja potem idę do szkoły i muszę dzieciom powiedzieć na warsztatach, żeby nie wysyłały sobie nagich zdjęć. To jaka jest moja wiarygodność jako dorosłego? To my wprowadziliśmy do mainstreamu rozmaite formaty programów opierające się o upokorzenie kogoś, o doprowadzanie innych do płaczu. Dzieci obserwują to jako przemoc. Pytam młodzież na warsztatach o cyberprzemocy, czym jest hejt, pada nazwisko jednej z bohaterek takich programów. Tak, no przecież oni widzą, że my to oglądamy, śmiejemy się z tego. Ta osoba jest potem bohaterką kultury popularnej, a potem im mówimy, nie nagrywaj jak kopiesz swojego kolegę i nie wrzucaj tego do internetu. No właśnie. Taka schizofrenia, w której żyjemy. Dziennikarze piszą, Real upokorzył Barcelonę. Co upokorzył do cholery? My jesteśmy rządni mocnych wrażeń dzisiaj. Właśnie, internet nas spolaryzował i sprawił, że atawistyczne potrzeby, które mamy, bo to wszystko znowu jest właśnie w tym naszym wspaniałym, pięknym mózgu, który chce mocnych pobudzeń, upokorzył, to musi być ważne, to kliknę. Wygrać to może każdy, ale upokorzyć to jest dopiero, coś. Fajnie. Zaorał. Tak. No. Pokazał córkę. Co pokazał córkę? Pokazać to można, nie wiem. Co, długopis, nie córkę do cholery. Tak. Pani, ja naprawdę się denerwuję, ale chyba idziemy w stronę potępiania. Tak, idźmy w stronę nadziei. Bo mamy korę czołową. Tak. No i co ma... Która nas może uratować. I co z tego może wyniknąć, że my mamy ją? No to, że po pierwsze chciałabym, żeby to wybrzmiało, że uważam, że nie ma sensu rozmawiać o tym, czy nowe technologie są dobre, czy złe. Po prostu są i nie znikną z naszego życia. I bardzo lubię internet, jestem tam aktywna i mnóstwo rzeczy mi się tam podoba. Fantastyczne, że dużo rzeczy możemy załatwiać dzięki internetowi. W pandemii nas to uratowało, jak McLuhan w latach 60. pisał, że media są przedłużeniem zmysłów. I ja się tego uczyłam 20 lat temu na studiach. To sobie myślałam, przedłużenie zmysłów. No wtedy się chodziło na internet do kafejki z dyskietką, nie? Tak. Ale w pandemii pomyślałam, o kurczę, to ci się chłopaku przyśniło. To ci się przyśniło, że to będzie przedłużało naszą pracę, kontakt z rodziną, relacje z osobą, którą kocham, bo nagle jestem od tego odcięta. To jest fantastyczne. Kora czołowa może nas uratować, ponieważ tam mamy mechanizmy samokontroli, nad którymi po prostu musimy pracować.
Ale panować też. Panować też. Musimy pracować nad samoregulacją, umiejętnością zwracania uwagi na to, jak się czuję i reagowania na to, żeby pewną równowagę zachować. Dlatego w badaniu higieny cyfrowej osób dorosłych jedno z pytań o tym mówiło. Czy zwracasz uwagę na twoje samopoczucie w czasie korzystania z urządzeń ekranowych i jeśli ono jest negatywne, czy podejmujesz działania, które mają wyrównać ten poziom samopoczucia? Oczywiście było to składniej napisane, niż ja to teraz powiedziałam. Ale chodzi o to, żebyśmy byli świadomi, potrafili zauważać pewne rzeczy w swoim życiu. Moje dzieci kiedyś mi powiedziały, mamo, jesteś zła, bo znowu siedziałaś w internecie, bo chodziłam po kuchni i trzaskałam się talerzami, ale miały rację, wcześniej szukałam czegoś i po prostu się sfrustrowałam, bo mózg się stresuje, jak go bodźcujemy informacjami. Cały czas jest w smogu informacyjnym, i potem możemy czuć się rozdrażnieni. I warto mieć taką świadomość, jaką miały moje dzieci. Mamo, nie jesteś zła na nas? Siedziałaś w internecie. No tak. Z Magdaleną Bigaj rozmawiamy o koncentrowaniu się na ekranach. No to może pokoncentrujmy się częściej na sobie. I concentrate on you. I Frank Sinatra. Skies look gray to me, and trouble begins to brew. Whenever the winter winds become too strong, I concentrate on you. Fortune cries nay, nay to me. People declare you're through. Whenever the blues become my only song, concentrate on you, on your smile. So sweet, so tender, when at first my kiss you do decline. On the light in your eyes when you surrender, and once again arms intertwine. And so say to me that love's young dream never comes true. To prove that even the wise men can be wrong, I concentrate on you. No i co tam jeszcze z tych badań wynika? Pozytywne na pewno jest to, że widać, że te obszary higieny cyfrowej, o których mówi się dużo, chociaż wcale nie nazywa się tego higieną cyfrową, to są obszary, w których wypadamy znacznie lepiej. Cała sfera cyberbezpieczeństwa, ponieważ banki od wielu lat wysyłają do nas rozmaitymi kanałami przekaz. Uważaj, komu podajesz hasła, w ogóle to nikomu nie podawaj. Uważaj, z jakich sieci Wi-Fi korzystasz. Uważaj, na jakie strony wchodzisz. 60% przyjmuje zaproszenia do sieci znajomych tylko osób, które zna. Bardzo dobry zwyczaj. Jak się do nas odzywa jakiś marine, że my jesteśmy very beautiful i chciałby się zaprzyjaźnić, po prostu nie może przestać o nas myśleć, to warto się zastanowić, czy to jest możliwe. Tak, albo fotograf, który po prostu marzy o tym, żeby nam zrobić sesję zdjęciową.
uważajmy. Ale też taka dana, 51% zadeklarowało, że rozważa negatywne konsekwencje przed upublicznieniem danych osobowych i informacji osobistych. I ponad połowa powiedziała, że zdaje sobie sprawę, że to, co robi w internecie, może mieć wpływ na inne osoby, że ma taką świadomość. No, co z tym potem robi, to jest inna sprawa, ale że ma świadomość, że to jednak ma swoje konsekwencje. Natomiast, no cóż, na przykład jeśli chodzi o dbałość o jakość snu, beznadziejnie. Tylko 9% unika używania urządzeń ekranowych na 1-2 godziny przed snem. Tylko 18% nie zabiera telefonu do sypialni. Mhm. Jeden pan w internecie mi napisał, no to co, to mam sobie budzik kupić? No tak. No tak. Dokładnie tak. No tak. Jakie to jest dziwne, że trzeba sobie kupić budzik. Chcę powiedzieć o tym, bo może to nie jest znowu no tak, oczywiste, że światło niebieskie emitowane przez ekrany jest przez nasz mózg odbierane podobnie jak światło słoneczne. I często mózg jest w błędzie i ma taki sygnał wtedy, że jest dzień. No bo właśnie ten mózg, on nie myśli, to nie jest osobny byt, nie który sobie myśli. On myśli. Działa na zasadzie, nie, to my myślimy, ale mózg jako no organ dobrze. Nie myśli. I jak widzi takie światło, to jest w błędzie. Pomylił się, wydaje mu się, że jest dzień, w związku z czym zmniejsza się ilość melatoniny, hormonu, którego potrzebujemy do zasypiania. Tak, aha, jeszcze bardzo ważne, o higienie mózgu, ale to dobrze też powiedzieć może słówko o higienie telefonu. Ręce myjemy często, jesteśmy przyzwyczajeni, że to trzeba robić, a tu umyjemy ręce, siadamy do posiłku z telefonem w ręku. Tak. I na nim są te wszystkie bakterie. No dobrze, ale wie pani, to ja jednak coś jeszcze przeczytam, bo mhm. tak się trochę miotamy w tej rozmowie, mam takie poczucie od... Tak. Co? No tak, nie? Tak, że miotamy tak, się. Od obciążania, bo to jest bardzo ciekawe, do pocieszania, tak, tak. do wspierania i tak, tak dalej, bo jesteśmy tak, w chaosie. Tak. No a może tak trzeba zrobić, jak w pani książce z branży ktoś ważny mhm. pisze o swoich dzieciach, obdarzaniu tych dzieci telefonami. On mi to opowiedział, bo ja zapytałam o zdanie internautów, internautki. Ponad 300 rodziców napisało mi elaboraty na temat tego, jak to u nich jest. Z częścią umówiłam się też na wywiady pogłębione. I to jest jedna z historii. Mogę właśnie. To zacytować, bo to tak, są mocne tak, słowa. Zanonimizowane mówi, to jest. Że jego córka dostała, jak miała 2 lata chyba, ten telefon. Bardzo wcześnie, tak. A ile dzieci ma telefony w Polsce, smartfony? Nie mamy takich danych, dlatego że nie można prowadzić badań na dzieciach. To są tylko badania deklaratywne. Jedno no, z takich badań brzdąc w sieci. Tak, no tak oczywiście. Dzieci średnio dostają telefon dzisiaj w wieku 7-8 lat. Ten wiek się obniża z roku na rok, jak są kolejne A badania. A powinny dostawać kiedy? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Szpicer jedna... mówi, że jak najpóźniej. Osobiście jako mama się z tym zgadzam. Że dopiero pod koniec gimnazjum. Ale jako ekspertka muszę powiedzieć, że nie ma jednoznacznego wskazania, które byłoby uzasadnione jakąś wiedzą naukową. Natomiast jedna z amerykańskich publicystek powiedziała cudowne zdanie. Nie pytaj, czy twoje dziecko jest gotowe na telefon, tylko czy ty jesteś gotowy, żeby mu je dać. Oczywiście dziecko nie może mieć 2 ani 5 lat. 5-latek ma limit do godziny. Zawsze w towarzystwie rodzica absolutnie nie polecam, żeby miało swoje urządzenie ekranowe. Natomiast jeśli decydujemy się potem dać to dziecku, to jest dla nas dodatkowy obowiązek, naprawdę. I mówię jako mama, która już no ma za sobą. Tak, tą inicjację cyfrową jednego dziecka. To jest dodatkowy obowiązek, pilnowanie limitów, jednak A ja czuwanie. Mogę powiedzieć o inicjacji coś? Proszę. Ktoś mi powiedział, pedagog, psycholog od dzieci, kiedy kupić dziecku telefon, kiedy będzie miał pan, pani będzie miała poczucie, że dziecko jest gotowe na kontakt z twardą pornografią? Niezłe, co? Tak, to jest mocny argument. No, średnia wieku 11 lat kontaktu. Niezłe. Najczęściej na telefonie, no nie swoim, tak pokazują badania, ale 70% nastolatków powyżej 12 roku życia miało kontakt z pornografią i z tych 70% 1/5 deklaruje, że codziennie ogląda pornografię. Codziennie. No... Możecie dać ten telefon, prawdopodobnie po to, żeby mieć święty spokój. Tylko przygotujcie się, że dziecko może być niespokojne, może mieć problemy z koncentracją, żeby dostać tej dopaminy więcej i więcej. Więc ja na to z punktu widzenia praktycznego jako matka myślę sobie tak. To ja już wolę po prostu opóźnić to, jak się da. A ten pan tak mówi. Byłem głupi. Dał córce, jak miała 2 latka i był dumny, że ona tam już sobie tę aplikację włącza, a potem byłem głupi. Dzisiaj bym tego nie zrobił. Dlatego mój średni syn dostał telefon w wieku 7 lat, a najmłodszy syn, to nie wiem. Najchętniej bym mu tego szajsu w ogóle nie dawał, ale mam nadzieję, że dociągnę go bez tego syfu do 7 klasy chociaż. Fachowiec bardzo był radykalny w tej rozmowie. To może tak trzeba radykalnie. Radykalizm jest prosty i bardzo dobrze się sprzedaje. Pomyślałam, że może trzeba to powiedzieć inaczej. Porozmawiać jak dziewczyna z Zagłębia, która 20 lat temu przyjechała do Warszawy, pracowała kilkanaście lat w mediach, ma 3 dzieci, prowadzi jakieś badania i powiem wam, czego się dowiedziałam.
powiem wam, co u mnie działa, a co nie działa, powiem wam, co mi powiedzieli inni rodzice i zostawię wam przestrzeń do wnioskowania, bo uważam, że rodzic troskliwy zmieni swoje postępowanie. Jeżeli pomożemy. Powinny pomóc instytucje i osoby zaufania publicznego, a tego nie robią. Już nie mówiąc o biznesie. Musi iść zmiana systemowa, ponieważ zmiany społeczne, które mają być na stałe, to są zawsze zmiany, które wspiera system. Pojawia się jakaś ustawa, która coś wprowadza i jest to obligatoryjne. My jesteśmy teraz w ciekawych czasach takiego pewnego przebudzenia w tym zakresie. Tak, dlatego że kolejne kraje zwracają uwagę na to, że TikTok jest aplikacją pod wieloma względami niebezpieczną. Coraz więcej widzimy też przemocy relacjonowanej w internecie. Zaczynamy zwracać na to uwagę. Dzisiaj jestem u pana w audycji. 3 lata temu by mnie tu nie było, bo byliśmy jeszcze przed pandemią. Ja nie miałem podcastu wtedy. Głównie dlatego by mnie tu nie było. Właśnie. Ale byliśmy jeszcze przed doświadczeniem społecznej izolacji na przykład i przed zwróceniem uwagi na nasze samopoczucie po 8 godzinach przed ekranem. No zdalnej nauki. Więc my już nazbieraliśmy trochę jako społeczeństwo doświadczeń. Jestem pewna, że to jest już kula śniegowa i ona już nie zmieni swojego kierunku. Unia Europejska w zeszłym roku wydała kilka ważnych aktów. Akt o usługach cyfrowych, akt o rynkach cyfrowych i między innymi ogłosiła tak zwaną cyfrową dekadę na rzecz dzieci w internecie. Oczywiście młyny unijne mielą powoli. Na przykład w 2021, to może być ciekawe, Parlament Europejski wydał dyrektywę, czyli taki rozkaz Komisji Europejskiej, żeby ta opracowała szczegółowy akt o prawie do bycia odłączonym. I to dotyczy dorosłych. Ciekawe. Które miałoby być obligatoryjne dla państw członkowskich, chociaż w niektórych państwach to funkcjonuje. Na przykład we Francji, w Portugalii, w prawie pracy jest zapisane prawo do bycia odłączonym. Co to znaczy? Dzisiaj, jak to ja się śmieję, trzeba nam napisać prawo, że nie wolno pić domestosa, żebyśmy nie pili. Jest to prawo, które mówi o tym, że masz prawo po pracy nie pracować. Słuchajcie, odkrywcze, prawda? To trzeba o tym pisać osobną ustawę. No dzisiaj trzeba. Cytując Miałczyńskiego, no nie wystarczy odbić karty na zakładzie. Ta karta zakładowa jest ciągle w naszej kieszeni. W telefonie mamy maile, komunikatory. Tworzymy sobie taką kulturę ważności, która polega na tym, że cały czas jestem dostępny dla pracy, więc jestem taki zaangażowany. Ale to znowu jest nieproporcjonalne, bo to tworzą nasi pracodawcy i oni od nas wymagają, żebyśmy byli dostępni. I tak, i nie, bo moje obserwacje są na przykład takie, i na pewno to zbadam, to, trzymam za słowo, że często to pracownicy tworzą sobie taką kulturę. To my lubimy czuć się ważni i zaangażowani w pracę. I odbieramy te maile też wieczorami. Bardzo często przecież pracownicy w ramach zespołu wysyłają sobie informacje na zasadzie wrzuciłem 3 linijki kodu o 21. Nie musisz niby na to reagować, ale to już sprawia, że ta twoja głowa jest dalej w pracy. Te komunikatory, które nie przestają pikać wieczorami, to sprawia, że nasza głowa nie wychodzi z pracy. Prosta droga do wypalenia zawodowego. To jest prawda, ale nie wiem, czy pani ze mną zgodzi, ale kto ma więcej władzy, ten ma więcej odpowiedzialności. Tak, oczywiście. Dlatego mówię o szefach. Tak, dlatego pracodawca jak najbardziej. Ja nie chcę tylko obwiniać pracodawców, bo to jest kultura, którą tworzymy wszyscy. To natomiast ogromna rola pracodawców, żeby to wyregulować wtedy, kiedy zrozumieją, że pracownik stale dostępny jest efektowny, ale nie będzie efektywny. Mnóstwo badań pokazuje, że osoby żyjące w rozproszeniu, mające się za wielozadaniowych, wypadają fatalnie w testach na zapamiętywanie, syntezę informacji, szybkie podejmowanie decyzji. W interesie pracodawców jest to, żeby zachęcać tych pracowników do odpoczynku po pracy. Zobaczcie, w jakich my czasach żyjemy. Widziałam szczegóły tej dyrektywy i ona między innymi uwzględnia to, że pracodawcy będą musieli prowadzić szkolenia dla pracowników, żeby im pokazywać wartość bycia odłączonym. Nie wystarczy tylko, że pracodawca to zapisze w swoim, no tak, w swoim kodeksie. No natomiast ja jestem przekonana, że ci, którzy idą po nas... Znaczy, kto idzie po nas? Zabrzmiało, jakby zombie po nas szli. Nie, no tak. Pokolenia młodsze od nas, bardziej niż owocowe czwartki i hamaki w pokoju konferencyjnym, będą ceniły to, że mają higienę cyfrową w pracy. Prawo wyłączyć tak, sobie telefon. Że mogą, albo nawet nie muszą go wyłączać. Nie będzie im nikt zawracał głowy po godzinach. Oczywiście jest wąska grupa zawodów, której istotą pracy jest odpowiadanie na powiadomienia. Strażacy i policjanci. Też specjaliści social mediów, pracujący w bardzo szkodliwym środowisku pracy. Zróbmy sobie taki rachunek sumienia. Czy rzeczywiście mój zawód jest tym zawodem? To o co gramy? To jest taka gra, cytuję panią, że możemy ograć twórców mediów społecznościowych. Masz moją uwagę, ale na moich warunkach. Bardzo ograniczony postulat. Nadal zostaje ten świat, jaki jest, a ja bym chciała, żeby ten świat się zmienił.
Branża odzieżowa też się 10 lat temu nie spodziewała, że będzie musiała się tłumaczyć, że szyje w jakimś Bangladeszu, że ludzie tam pracują w karygodnych warunkach. A dzisiaj oczywiście dalej decydujemy często portfelem, bo nie każdego stać na slow fashion, ale jednak interesuje nas to. Są osoby, które podnoszą głośno ten postulat. To samo w przypadku na przykład klimatu. Ruch jest oddolny, ale presja już jest tak duża, że pewne rzeczy zaczynają się dziać. Oczywiście, ale bez odgórnych regulacji to nic się nie zdarzy. Nie zadzieje się bez odgórnych regulacji i one będą zachodzić powoli, dlatego że jesteśmy skorumpowani gospodarką. TikTok w zeszłym roku miał 500% wzrostu zysku z reklam. O polskim rynku mówię. A jeśli to ja płacę, to mam prawo powiedzieć, ja dalej chcę dostać taki sam wynik. Dostarcz mi 100 tysięcy widzów mojej reklamy. Ale nie zgadzam się, żeby na TikTok. Tak, po przesunięciu filmiku z moją reklamą pokazało się soft porno. Albo no instrukcja tak. O tym, jak odebrać sobie życie. Instrukcja podduszania się na żywo. Nie może tak być. Mamy narzędzia nacisku, musimy tylko poczuć, że walczymy o to, żeby jakość życia była lepsza, żebyśmy byli mniej przebodźcowani, no bo nasz mózg nie jest w stanie w takim smogu informacyjnym funkcjonować zdrowo. No tak, jednak mamy też dzieci, wnuki. Tak. Prawda? Sąsiadów. I oni są fajni, ci sąsiedzi mają fajne dzieci, no i tak dalej, co będę opowiadał, banały. Co mamy zrobić w takim razie? Przede wszystkim musimy dążyć do zrozumienia tego, jak urządzenia ekranowe i internet na nas wpływają. Po prostu dowiedzieć się, jak na mnie działa to, co noszę w kieszeni. Na pewno muszą być rozwiązania systemowe kierowane w stronę edukacji osób we wszystkich grupach społecznych, również na przykład seniorów, którzy wchodzili do internetu bardzo późno, nie mają pewnych intuicji. Podstawą jest, żebyśmy my zrozumieli, że mamy problem społeczny, którym trzeba się zająć. I myślę, że 10 lat temu, jakby w takiej rozmowie był ktoś, kto mówi, że depresja jest problemem społecznym, też może słuchacze by sobie myśleli, no dobra, ale kto się teraz będzie interesował depresją, trzeba w ogóle psychologię studiować. Się w garść i tak dalej. Tak, no dzisiaj już wiemy, że tego nie można bagatelizować. Tutaj też musimy uznać to za problem społeczny i z tego będzie wynikało wiele zmian, zarówno systemowych, jak i takich na poziomie indywidualnym. Będzie coraz więcej takich rozmów jak nasza, książek jak moja, badań. To doprowadzi do pewnej zmiany. Ale to jest długi marsz. To nie jest sprint. Gdyby trzymać się tej opowieści o miasteczku bezprawia, to tam się pojawił w tym westernie My Darling Clementine, Wyatt Earp. Trudna to była przyjaźń, bolesna, ale był tam Doc Holliday, to byli dwaj rewolwerowcy i zrobili porządek. To może potrzebujemy kogoś takiego, kto by zrobił porządek. Postać, no ważna postać wpływowa, która po prostu przejrzy na oczy i mówi, no tak nie może być, nie, absolutnie. Wpływowa postać w gospodarce, żadna się tego nie podejmie, bo to jednak chodzi o mamy stan konta, ale na poziomie państwa, instytucji jak najbardziej. Dużą rolę tutaj upatruję w Unii Europejskiej i w odgórnych zarządzeniach, które będą zmieniały też prawa krajowe. Dużo dzieje się też w Stanach Zjednoczonych, które są takim papierkiem lakmusowym dla zmian na rynku technologicznym i w gospodarce cyfrowej. Potrzebujemy po prostu rozwiązań systemowych, a my w tym czasie możemy sobie pracować nad swoją higieną cyfrową. No na higienacyfrowa.pl można zrobić test higieny cyfrowej bezpłatnie i zweryfikować jakby swoje kiedyś było takie powiedzenie, takie, że do śmiechu było, czy myć nogi, czy ręce. Trzeba myć też mózg, prawda? Trzeba myśleć o tym, co do tego mózgu wrzucamy, bo on potem funkcjonuje tak, jak go karmimy. Dokładnie tak, jak jest z odżywianiem. Ma pani jeszcze jakąś złotą myśl na koniec? Coś pani zostało jeszcze? Nie, chyba wszystko powiedzieliśmy. Naprawdę? Tak, no. Look for the silver lining whenever clouds appear in the blue. Remember somewhere the sun is shining, and the right thing to do is make it shine for you. A heart full of joy and gladness will always banish sadness and strife. So always look for the silver lining. Try to find the sunny side of life. Mm-hmm.
a heart full of joy and gladness. We'll always banish sadness and strife. So always look for the silver lining. Try to find the sunny side of life. Bardzo piękne. Szukajmy iskierki nadziei, szukajmy jasnej strony. Bardzo dziękuję Magdalenie Bigaj za rozmowę. Bardzo Państwu dziękuję, że razem wędrujemy. Kochani patroni, kochane patronki, ogromnie jestem wdzięczny za to, że dzięki Wam możemy wędrować. Dziękuję Zofii Dzik, dziękuję Monice Wejman, dziękuję Wam wszystkim za wszystko. No i zapraszam na Patronite, gdyby ktoś chciał jeszcze dołączyć. Też dziękuję za te gwiazdki na Spotify i proszę o jeszcze. Dziękuję za suby na YouTubie i proszę o jeszcze. No i trzymajcie się zdrowo. Myjmy ręce, nogi i mózgi. I szukajmy iskierki nadziei, i szukajmy jasnej strony i wiatru, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Tak jak ten. Akurat to będzie trochę inny wiatr, w innym języku, ale to też piękna piosenka. Cat Stevens na koniec i jeszcze na koniec bis. Pozdrowienia dla Was serdeczne i wiosenne. I wreszcie wiosenne. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 never. I never wanted water once. Never, 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 never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I swam upon the devil's lake, but never, 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 I'll never make the same mistake. No, never, never.